Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Szanowny Panie Ministrze, Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, w imieniu którego mam zaszczyt przemawiać, z dużą uwagą zapoznał się z informacją, rzetelną informacją, o czym wspominał pan poseł sprawozdawca, chociaż to wcale nie oznacza, że informacja, która nas całkowicie satysfakcjonuje, bo do pełni szczęścia jest bardzo daleko. Informacja dotyczy lat, kiedy, jak pan minister zaznaczył, mogliśmy uznać za lata mokre. Natomiast Sejm swego czasu, przyjmując w prawie wodnym obowiązek złożenia takiej informacji parlamentowi, wychodził z założenia, że woda dla wielu narodów jest w tej chwili czynnikiem ograniczającym wzrost, ograniczającym rozwój i będzie tym czynnikiem coraz bardziej ograniczającym rozwój. W Polsce zasoby wody pitnej na jednego mieszkańca są jedne z najniższych w Europie. Susza, która Europę próbuje opanowywać, szła od Portugalii, Hiszpanii, Francji. Gdzieś 2 lata temu była na granicy Renu. Dziś mamy ją i w Warszawie. Poziom Wisły jest najniższy od wielu, wielu lat. I niektórzy twierdzą, że od 200 lat. I stąd potrzeba, niezależnie od tych działań, które pan minister zaproponował, takich działań, które, jeżeli by te trendy się okazały w miarę trwałe, bo być może jest to krótkie wahnięcie jednoroczne i nie będzie w ogóle problemu, ale jeżeli ten trend, który zaobserwowany jest w Europie Zachodniej, by się tu dłużej utrzymywał, to możemy mieć wszelkiego rodzaju problemy i aby do takich problemów nie doszło, to warto się zastanowić, jak działać, co robić, żebyśmy mogli i jakość wody mieć lepszą, i ilość wody dyspozycyjną dla Polski, żeby była lepsza. Ważna to jest również współpraca na wodach granicznych. Ja tak przypomnę, że rozwiązań nie ma dobrych, natomiast my w Polsce nauczyliśmy się zawsze równo dzielić biedę. I w czasach, kiedy wiele zbiorników retencyjnych było budowane przez 30 lat dłużej, środki, które były skromne budżetowe, były dzielone na każdy zbiornik ileś tam złotych i tak to trwało i trwało. W 1994 roku ówczesne kierownictwo resortu podjęło ryzykowną decyzję, że koncentrujemy środki wszystkie na tych obiektach, które szybko można wykończyć, kosztem innych obiektów, na których prace zostaną wstrzymane. Tym sposobem udało się oddać takie zbiorniki jak Czorsztyn, Sromowce, Wyżne, Klinkówka, Jeziorsko, Topola, Kozielno, Wióry, Świętokrzyskim. 7 dużych zbiorników w ciągu 8 lat przez koncentrację kolejnych środków po to, żeby kolejny zbiornik wykonać. Oczywiście protestowali bardzo ostro ci, którym się środki wstrzymało, a cieszyli się ci, którzy dostali. Ale dzięki temu te zbiorniki zostały oddane do użytku. Od 2003 roku żaden zbiornik, żaden rząd nie oddał do użytku. I w związku z tym warto, ja nie mówię, że ta metoda, która była stosowana, jest jedyną metodą, ale coś trzeba zrobić, żeby przyspieszyć. Choćby nawet oddanie Świnnej Poręby, wówczas zasoby wody, które możemy gromadzić, będą znacznie inne, jak są obecnie. Następna sprawa, mówiliśmy tu o środkach, to we wszystkich tych zbiornikach dużych retencyjnych za środki publiczne budowaliśmy elektrownie. Większe, mniejsze turbiny w zależności od stopnia piętrzenia. I później podjęta została decyzja, że to wszystko, co przynosi zyski, zostało sprywatyzowane, a to, co generuje straty, zostało po stronie państwa. Gdyby dziś te wszystkie elektrownie wodne służyły na wzmocnienie środków na energetykę wodną, na gospodarkę wodną, mielibyśmy zupełnie inną sprawę, jak mamy obecnie. Ja wiem, że tu zmiany są nieodwracalne, nie do wszystkiego można powrócić, ale warto się zastanowić, co w następnej perspektywie oddaje następnych zbiorników w tym zakresie można zrobić. Ważne jest, rozumiem, że środki olbrzymie są potrzebne, żyjemy w kryzysie. Większe tutaj inwestowanie w te wielkie zbiorniki wodne będzie mało możliwe. Natomiast ważne byłoby również, żebyśmy rozpoczęli cały cykl retencji małej, która przy mniejszych środkach i przy wielkim zaangażowaniu społecznym może być zrealizowana. Chyba w 2002 roku, jak pamiętam, minister środowiska ówczesny z ministrem rolnictwa podpisali porozumienie, na mocy którego
finansowanie małej retencji wodnej, takich do 5000 metrów sześciennych wody gromadzonej, miało być w 30% ze środków funduszów ekologicznych, w 30% z Agencji Modernizacji i w 30% od inwestorów prywatnych, samorządowych. Ten proces się rozpoczął i został zahamowany, bo każda zmiana rządu powoduje to, że wszystkie pomysły z poprzedniego okresu nie są brane pod uwagę. Tak u nas działamy, więc nie mówię, że to była jedyna droga, ale warto się przyjrzeć temu, bo w tej chwili mało retencji głównie robi się w lasach, za środki Lasów Państwowych, natomiast jest naprawdę wielu chętnych i gdyby było takie wsparcie, ja wiem, 60, 70, 50%, to moglibyśmy dodać środków publicznych, to tego można było wiele zrobić. Proszę Państwa, przed wojną w tych samych granicach było w Polsce kilka tysięcy różnych ujęć wodnych, takiej małej retencji. Młyny, które były napędzane energią z wody i tak dalej. Dziś tego z różnych powodów nie ma. Za czasów realnego socjalizmu był problem melioracji wodnych i sekretarze byli rozliczani z hektarów, więc im były bardziej suche tereny, tym łatwiej było tę wodę wypuścić. No i dziś tak to szło. Dziś do tego trzeba wrócić. Trzeba gromadzić wodę tam, gdzie się da, bo w innym przypadku możemy mieć spore problemy. Jeżeli chodzi o jakość wód, to panie ministrze, też warto się zastanowić dzisiaj, bo zrobiliśmy swego czasu Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Mówił pan minister, że będzie informacja, bo ona wynika z norm ustawowych. Chwała za to. Natomiast obawiamy się tego, że jak się dziś obserwuje, kondycja ekonomiczna różnych samorządów jest różna. Z tym, że wtedy były wybrane tak zwane gorące punkty w Polsce, które mają najistotniejszy wpływ na jakość wód. I dziś, jeżeli samorząd jest biedny, nie jest w stanie zaciągnąć kredytu, to nie realizuje tej inwestycji. Realizuje ten, który jest bogatszy. No oczywiście bardzo dobrze realizuje, tylko że jakość wód niewiele się będzie poprawiała, jeżeli nie zrobimy w tych punktach, w tych miejscach, gdzie wpływ tego na jakość wód powinien być najlepszy i warto się dziś zastanowić, co zrobić w sytuacji, kiedy stan wielu samorządów jest taki, jaki jest, a zadania z nimi związane powinny być wykonane. Ważna bardzo jest współpraca na wodach granicznych, napisał pan minister czy resort w swoim resorcie o problemach z współpracą z Białorusią, z Rosją. Mnie jako posła z Warmii i Mazur szczególnie by interesowała współpraca morska na tym zakresie. Wiem, że są olbrzymie problemy, natomiast warto byłoby to, co było kiedyś rozpoczęte i Białoruś tu wchodziła w ten temat, choćby nawet takie drobne sprawy, bo polityka to jest zawsze pochodna nie sentymentów, a interesów, jak kanał Augustowski, który w 80 kilometrach jest na terenie Polski. To jest piękna myśl polskich inżynierów sprzed wielu, wielu lat, 40 na terenie białoruskim. Białoruś swoją część wykonała. Nam trochę brakuje dokończyć to, co jest, spróbować ruszyć turystykę, być może przemieszczenie się ludzi spowoduje różne inne historie i być może takim ruchem spowodujemy chęć działania na wszystkich innych płaszczyznach, bo to działanie jest niezbędne. Nie wiem, jaka będzie zima, by była jak najlepsza, natomiast też swego czasu poszliśmy za ciosem i sprywatyzowaliśmy wszystkie lodołamacze w Polsce. Ważności jest, czy od czasu budowy jest 30-40-letni, oby nie było potrzeby takiego gwałtownego kruszenia, ale gdyby była, możemy mieć spore problemy. Także Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, którego mam zaszczyt reprezentować, będzie głosował za przyjęciem informacji rządu, będziemy współuczestniczyli w tym, żeby te wszystkie dylematy, które są związane i z jakością wód, i z ilością wód, mogły być sprawnie rozwiązywane. Dziękuję za uwagę.